zwolniłeś chyba jakiegoś potwora. O nie! Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Gdzie mam biec? Gdzie mam biec? Do tej strzeliny? Tak! Tu mam biec? Biegnij! Tam mam biec! Biegnę przecież! December 11, 2012 roku? Co? Już święta zaraz? Co jest? Zaraz święta, ale wiecie co? Wy nie chcieliście trafić do tej gierki. Ja też do niej nie chciałem trafić, bo podobno w tej grze dzieją się bardzo różne dziwne rzeczy, ale przekonamy się tego wspólnie. Reguła. Never. Nigdy nie opuszczaj tego miejsca w nocy. To jak z tego, stamtąd! To jak stamtąd jest, no, może być. Czyli mamy teraz dzień, czyli możemy sobie pozwiedzać nasz ogródek piękny, naszą jedyną działeczkę, która tylko i wyłącznie na tym miejscu stoi. I pan z przeprowadzki tutaj jest. Okej. Okay. Ale tak BTW to ogólnie stamtąd mega polecajka. Tak. Mega polecajka, jasne. Dobra, czyli co, możemy teraz z panem porozmawiać tutaj z dostawcą? Dzień dobry. Pan przyniesie meble, czy to wszystko już to, co było moje? Witamy ponownie, jestem postmanem, czyli listonoszem. A czemu tam mi ukrywa się? Nie zdążyłem przeczytać. Ja też nie. Teraz masz... to jest NPC po prostu, to jest po prostu. No dobra, czyli pan nie wniesie kanapy, telewizora jakiegoś większego, czy jakieś różne inne rzeczy. I cieszysz się, i on tutaj jest, ty. Co? Ty chyba nie zapłaciłeś za taką usługę. Ty, to jest mój przyjaciel od 2010 roku. To wy się tyle znacie? No, ej, to jeśli my się tyle znamy, a ja cię nie poznałem, a bo wyłysiałeś, no tak, pewnie o to chodzi w tym wszystkim. No dobra, czyli po prostu muszę iść teraz do łóżka i spać. To jest mój przyjaciel, mój przyjaciel odjechał. Nawet się nie pożegnał. Nie, no pożegnał się, powiedział, że idź już spać, bo jest późno. No to idę spać, jak mi tak kazał. O, moje lustro, to ja. Ja się wystraszyłam. Nie, to ja jestem. Ej, wiesz co ci powiem? Ty też trochę wyłysiałeś. Nie, ja po prostu perełkę założyłem. Ale przecież jej nie masz. Perułka łysą. Nie słyszałeś o perułce łysej? Nie. Właśnie to jest. Co to za szumy? Ej, coś się rozbiło chyba koło nas. Samolot chyba. Co? Jak samolot? W środku nocy? W grudniu? Po nie południu? Słyszałaś? No coś normalnie jakby się rozbiło. Ale Maciek, zasada! Ej, czy ty widzisz, że tutaj coś się dzieje? Coś błyszczące takie niebo jest, jakieś dziwne. Oczach mi się mieni. Ale tylko z tamtej strony. Ej, ja nie wiem, o co chodzi w sumie. Tutaj świerszcze gdzieś robią. Ej, chyba wychodzimy. Coś tu jest. Ej, coś było napisane więcej. Widziałem, tak, było coś więcej. Zasada, Rula, że nigdy nie wychodź. Leave? Opuścić? Wychodzisz? Dobra, wyjdę. Dobra. I nic się powinno nie stać raczej, nie? Że wyszedłem w nocy na pustkowy. Co jest? To jakaś scena się tutaj wydarzyła. Co jest? Co to? Wow. Co się dzieje? Wow. Jakiś glitch. Co jest? UFO mnie porywa! UFO! Uciekaj! Nie! Czarny ekran się zrobił, nie wiem, co teraz się dzieje. Maciek, uciekaj, nie daj się złapać kosmitom i wykorzystać. Nie mogę nic zrobić, czarny ekran jest. Czy to aby na pewno grudzień 11.2012 roku, na pewno? A który był wcześniej rok? Też taki sam, ale czy to jest na pewno? Co jest? Co to za dzień świstaka? Ej, jakiś chyba dzień świstaka ja dostałem, coś czy coś, nie? Ej, to my teraz wiemy, co się wydarzy. Dajcie numer Totka za ten dzień. Czekaj, ale nie, to nie jest to. Nie cofnąłem się. Ej, to słońce coś bardzo mocno świeci na mnie. Nie było takiego słońca, Maciek. No nie raziło mnie aż tak dziwnie. Coś tu się zmieniło? To nie jest ten sam dzień. To może jest ten sam dzień? Może mnie oszukuje to wszystko? Włącz telewizor chyba. Myślisz? Tak myślę. Sprawdź. Nie da się. Nie mogę włączyć telewizora, czarny ekran, szary ekran. No jeszcze anteny mnie podłączyli w tym kacie. Nie wiem, o co chodzi, to jestem ja. Czekaj, zobaczmy, czy może coś w odbiciu widać. Czerwone łóżko miałeś, niebieską kanapę, wszystko się zgadza. A może mi się śniło tylko coś, że tu się coś wydarzyło takiego? A w sumie racja, to mógł być tylko sen. Może to był tylko sen. No dobra, czyli to był tylko sen. Idę jeszcze raz spać, to mam nadzieję, że nie będzie ten sam dzień wtedy. Czy mogę iść spać? Nie możesz iść spać, nie mogę jeszcze. Wyjdź drzwiami, nie oknem, jak kulturalny człowiek. Dobrze. Wyszedłem drzwiami, czy coś się wydarzyło, czy to drzewo tu było, czy te słońce tak świeciło, co? A wyjdź w to miejsce, w którym była ta dziwna rzecz, jakby reflektory. A tam, tak? Tak, idź tam. Co się dzieje? Co jest? Kto tam robił u mnie na chacie coś? O co chodzi? Ej, widzisz tą posturę jakąś tam, co tam stoi? Co to jest? Halo? Czy ja mam tylko przewidzenie, jak zamknę oczy, to już zniknie? Ej, to...
Maciek, zamknęłam oczy, to dalej tam jest. To na mnie się patrzy. To się... To o, znikło! O! Co jest? Czy potem wchodzi do swojej chaty? Halo? Ja bym o nie, w ogóle... Jakaś strzałka. Ja już mam gęsią skórkę. Co, o co chodzi? Telewizor? Zobacz, co się dzieje? Co się dzieje? Muzyka się trochę tak zepsuła. Idź do lustra. Jakieś szepty słyszę. Coś słyszę. O! Co jest? Coś mnie tu nagrywa. Co jest? Wow. Co jest? To był sztuczny telewizor i kamera? Ktoś mnie tu ogląda? Czy to jest jakiś Truman Show, czy o co chodzi? Maciek, masz coś na sumieniu? Nie, to jest Truman Show, jak nic, nie? A gdzie masz kibel? To ja. Co? Mój przyjaciel przyjechał, co jest? Ej, to się już przecież... Przyjacielu, ej, dziwne rzeczy u mnie się dzieją na chacie. No właśnie, bardzo dziwne, pomóż nam. Tam w oknie stał pan jakiś taki dziwny cień i się okazało, że mój telewizor to nie telewizor, tylko na mnie oglądają mnie. Tam jest kamera, wszystko widzą, co robiliśmy. Tak, wszystko widzieli. Wszystko. I co teraz? Co? Powerik Imigation? 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 To znaczy... Ja myślałem, że wiesz, wymyślone coś, nie? Ej, on się powtarza, powiedział, że znowu jesteśmy przyjaciółmi od 20 roku. Ej, on ma chyba cały czas zaprogramowany tekst, który ma ci mówić. To tak jakby wyglądało, jakby było to wszystko ustawione, że ja jestem nie w swoim świecie tak naprawdę. On ci każe iść do spania. No dobra, idę spać. Jak mi przyjaciel każe iść spać, nie ma problemu, przecież to jest normalne. Przecież znamy się tyle czasu, czemu ja mu nie ufać, no nie? No właśnie, i tutaj, że takie rzeczy, jakaś kamera, no przecież to, kogo to interesuje. O. To tylko moc wyobraźni, pamiętaj. Dobra, mogę iść spać, widzę. Czarny ekran. O nie. Jakby chodził telewizor, ale przecież nie telewizora nie mam. Albo radio, jakbym chciał uruchomić, którego też nie mam. Jest już znowu noc. Co tu się dzieje? Radio! Radio przy lustrze! Radio przy lustrze! Faktycznie! Co jest? Wow! Weźmy, włączamy radio, czy nie? Bo takie dziwne jakieś... Tak! Się tak, dzieją. Nie, zobaczmy nie było tutaj. Go. Never leave at the night. Nigdy nie opuszczaj tego świata pomieszczenia w nocy. Nocą. Dobra. Odpalaj. Odpalimy to radio. Zobaczymy, co się stanie. Boję się. Czemu cisza? Nie wiem, jakieś dźwięki słyszę. Co? O! Co to za dźwięki? Co to było? Co jest? Nie mogę brykać, bo coś się wtedy dzieje dziwnego. O! Co jest? Co to za oczy? Co to za stwór? Nie wiem. Właśnie nie wiem. Bardzo dziwne rzeczy się dzieją w tej gierce. Czy to na pewno gra? Czy to na pewno jest December 11, 2012 roku? Nie wierzę już. Ja już w to nie wierzę. Ja już nie wiem. Ktoś mi próbuje wmówić, że to jest sprawdzam. Ten dzień. Ja jakieś sprawdzam. Karteczki są na lusterku. Maciek! Maciek, czy ty widzisz? Co? Spójrz w lustro! O! Co jest? To ja, leżący tu! Co? Jakim cudem? Nie wiem. Po tej stronie go nie ma. There are so many more who do the same. Find me, I will buy the... Znajdź mnie, kupię ci czas dzisiaj i jest ich więcej w tym samym momencie. Co jest? What? Co jest? Nie, coś dziwne. Ja tego nie widziałem w ogóle. Przyjaciel przyjechał. Dobra, przyjaciel na pewno wyjaśni nam, o co tutaj chodzi. To jakaś zagwozdka jest. Tylko nam nie mów, że się przyjaźnimy od tego i tego dnia, bo ci już nie wierzę. Cały czas gada to samo, że jest kurierem i... I'm here to see... Jak się mam? Że przyjechał tutaj, jak teraz mam się, nie? Przeprosił. On mówi on powiedział, innego. Żeby zresetować serwer. Jaki serwer? Wanting more, maybe it's resetable. A, że on zresetuje serwer i może będzie ze mną lepiej. Co jest? Co się dzieje? O, czemu jestem w nocy na zewnątrz? Miałem być nie na zewnątrz. Co jest? Wszystko mi znikło z pokoju. Krzesło. Zabarykadowane drzwi. Co? Stay inside, I will fight them. Zostań w środku, będę z nim walczył. Kto będzie walczył? Experience. Dam ci drogę wolną ucieczki, żebyś mógł stąd uciec. Co tu się dzieje? Zamurowane okna, nie mogę nic widzieć. Tam to chyba zdjęcie pewno... robił, jakiś fleszem. To są jakieś UFO na bank. To jest UFO, jak nic. Co to jest? Droga ucieczki? Tak. Nie.
Ej, to są jakieś ludziki? Nie wiem, coś tam widzę. Jakieś raz, dwa, trzy, cztery obiekty. Ej, one wyglądają jak mini Sikusie. To dzieci Sika. Ja nie wiem, co to jest, nie? Ale wszystko jest ten zablokowane, dobra. Ale on walczył i wygrał, czy nie wygrał z nim, bo ja już nie wiem. No właśnie, nie wiemy. Od Bakardu i drzwi, czy jak ktoś tam... Myślisz, że tak muszę odbarykatować drzwi? Nie nabijaj się. Że uciec z tego? Dobra. Tak. Nie mogę, o! Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Przepraszam, Maciek. Jeśli zginąłeś, to przeze mnie. Przygotuj się do zginięcia. Coś strzelają, do kogoś, do kogoś strzelają. Co jest? Co się dzieje? Wow, 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 wow. Ej. Wow. O nie, jakaś akcja się dzieje, którą nie widzimy. Zamknij oczy. Są zamknięte, oczy, mamy czarny ekran. Przecież mamy zamknięte, bo się baliśmy bać, co się działo. Nie, bo zgasi nam światło. Ninja? Jakie ninja? Tutaj ktoś jest, zobacz. Ninja. Tutaj ktoś jest. O nie. O, drzwi się otworzyły. O nie, ktoś ci zabrał krzesło. Dlaczego drzwi się otworzyły i dlaczego tu się dzieją jakieś takie dziwne eksperymenty? Co jest? Ja tak hodu, nie chcę. Chodu. Gdzie? Przed siebie. Jak tu jest napisane, że miałem poczekać w środku i mam nic nie robić. Tak, aż ci zrobi możliwość ucieczki. Chodu. Teraz? Tak. Gdzie? Biegnij. Gdzie? Przed siebie, Maciek. Raz. Gdzie? Biegnij. Gdzie mam biec? Do tej szczeliny? Tak. Tu mam biec? Tam mam biec. Biegnij. Biegnę przecież, biegnę, co jest? Tu co się dzieje? Nic się dzieje, biegnę do tej szczeliny, gonią dobra. Gonią cię! Nie wiem, czy mnie gonią. Ja widziałam, zgasło cię gonią. Zgasło mi światło znowu. Otwórz oczy. Co jest? Wow. Co się dzieje? Co to było? Co to za kula disco była? Wow! Co to za jakiś tunel? Zjeżdżalnia! Jaka zjeżdżalnia? Chyba w głowę dostałem od tyłu i już jakieś dziwne rzeczy mi się tutaj przyśniły. Jest czarny ekran, ja nie mogę nic zrobić. Co jest? Gdzieś mnie teleportowało. Ja słyszę śmiechy. Ja też. Co jest? Wow. Zteleportowało. Odzyskałeś swoje ciało. Dobra, odzyskałem jakieś ciało, ale gdzieś mnie teleportowało. O co tu chodzi? Otwórz klamkę. Nie mogę. Czy ja powinienem coś wziąć stąd? Możesz to otworzyć? Nie możesz. Nie mogę. Tego też nie mogę brać. O, strój. Strój musiałem założyć. Co ty dajesz? Wychodzi na to, że chyba strój musiałem założyć. Co jest? Jestem pan agent teraz. Czy ja mogę wziąć teraz giwerę? Nie mogę. Nie. O, teraz mogę otworzyć drzwi. Open the door! Okej, ja jestem panem, który patrzy w monitoringu. To ja byłem obserwatorem samego siebie? Co? Nie. Moja teoria jest taka, że ktoś ci pomógł. No. I cię teleportował teraz tutaj, żebyś zobaczył, co się w rzeczywistości dzieje. A może tak, może z Matrixa uciekam tak naprawdę, zobaczmy, tak, co się dzieje. Tak, cały twój świat to było po prostu ściema. Może tak być, panie, tu ochrona, staw. Staw to ochrona? Nie, a nie no, obsługa? Staw to obsługa, no tu jest plan. Jaki plan? Maciek. Pierwsze osoby, znaleźć osoby, drugie osoby do teleportu, trzecie very important, ale nie jest napisane co. Co to za wzór na deltę? I wysłać do Intel Duris. Nie wiem, o co tu chodzi. Jakiś A kwadrat, B kwadrat, C kwadrat? Nie, A plus B, B plus C. Co? A. Tak nie było przecież. Podobnie było. Uważaj, tam są ludzie. Zobacz, wszyscy mają jakieś... Ten wyrwa jest tam, widzisz? Jakaś przestrzeń jakaś dziwna. Musisz tam dojść, chyba mi się wydaje, wiesz? Wtop się w otoczenie, musisz tam iść. Młotek. Mogę podnieść? Nie mogę. Nie. Dobra, to idziemy dalej. W takim razie odkrywamy, co tam kryją tajemnice. Jesteśmy na czwartym piętrze. Tu wszystkie z Robloxa są rzeczy najdroższe. Za Robloxy. Nie mają? Nie wiem, właśnie. Uważaj, Maciek. Czy ja trafiłem do tego, co się dzieje przed Robloxem, jak produkują wszystkie itemy najdroższe za Robloxy? Przepraszam, kim jesteś? Skąd wiedziałeś, że są tutaj schody? Nie wiedziałem. Po prostu szedłem. Skąd wiedziałeś? Po prostu szedłem przed siebie. Ty tam nie mogę nic zobaczyć, tam jest jadalnia. Dobra, tutaj winda nie wiadomo. Na jedynkę. Jeden. Boję się, Maciek, boję się. Dobra, klikaj dwójkę na jedynkę, bo nie pojedziemy. Nie no, zamknę się. Zamyka się, dobra. Uważaj. Nie no, zjeżdżamy tylko w dół, nic nie powinno się wydarzyć już tutaj. Ja mam klaustrofobię. A jak się okazuje, że ja w Matrixie zjadłem niebieską tabletkę, a nie czerwoną? No to próbujesz z albo obie uciec. Równocześnie połknąłem i chciałem zobaczyć, co się stanie. Zrobiłeś dwie naraz? Ty jesteś jakiś Roblox. Niepoważny. Uff.
O nie, ktoś znowu gdzieś tam strzelił i ktoś krzyczał o pomoc. Co o jest? O nie, pomóż to mi. To ja co zrobiłem? Co? Metaversal Treat. Co? Metaversum? Co jest? Co to znaczy? Uwolnijcie mnie. Multiversum? Czy metaversum? Macie, uwolniłeś chyba jakiegoś potwora. Nie wiem, chyba nie. O nie, oj, chyba tak! O co, nie! Co ty zrobiłeś? O nie, co ty o zrobiłeś? Nie, o nie, 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 nie. Windą panie nie mogę potworze, zjechać. Proszę być wdzięczny. Nie, to jakiś gościa. Jestem wolny. Co się wydarzyło? Co? Ile ja? Co jest Roblox? Tak powstał Roblox, Maciek. On był tam, zobacz. On był schowany w cieniu. Chował się w ciemności. Na każdej mapie on musi być. To jakieś... Widzisz go? Widzę go, jest tam, zaznaczony. Widzicie go? Ja go nie widziałam. LOL. On jest na Brookhaven nawet, on jest. Co? To ciemna strona Roblox. Odkryliśmy ciemną stronę Roblox. Nie wierzę. Takie sekrety, to wiesz, co się za to robi? Odkryłem ciemną stronę Robloxa. On jest tam schowany przy drzewie, widzicie? Zobaczcie, co się dzieje. Widziałam. On zniszczy nam Robloxa teraz, jak nie zostawicie łapeczki w górę. Nie! Musimy dać jak najwięcej łapek w górę, żeby ocalić Roblox! Gdzie on jest teraz? Bo ja go nie widzę. Szukajcie go razem ze mną. Tu jest! Co?! To się okazuje, że jest na każdej mapie i wszędzie jest. Nie wierzę. A tutaj gdzie się schował? Nie widzę. Gdzie on tu się schował? Ja też go nie widzę. Gdzie jest? Nie wiem. Przede mną praktycznie. Jest tam! Po prawej stronie. Ej! On nawet w dworcach występował i się uśmiechał, ja tak. Ja też go kojarzę. O, widzę, na prawo. Tak, po na prawej prawo. Stronie. Ej, on nawet był w dorsach. To już nie, to już jest dziwne. A w Rainbow Friendsach był? Wiesz co, nie skojarzyłem, ale w dorsach na pewno. To jest ta minka, która zawsze się cieszyła. Gdzie on jest? Nie wiem. Chyba tam z tyłu. Smiles, Leo jest. Smiles. Leo Smiles. W 79 się urodził, w 1994 zmarł. Bo go porwali. Jest Smiles po lewej stronie. Jest ten Smiles. Widzę go. On wszędzie jest, on nawet był na kosmosie, nie? Nie wierzę. W kosmosowej, Robloxowej, normalnie uczestniczył. On jest wszędzie. Na Brookhaven u góry, po lewej stronie. Widzę. On zniszczy Robloxa, jeśli nie zostawicie łapek w górę. Ja nie wiem, co on chce zrobić, ale na pewno nie będzie bezpiecznie. O nie! Co jest? On ci co pokazał swoje dzieje? Wspomnienia wszystkie. On pokazuje, że on istniał wszędzie i wszędzie i na każdej mapie jest tak naprawdę. On jest wszystkim, Maciek! Wszystkim! O nie! On jest Robloxem. Co? O! Co? O nie! O nie! O nie, wraca mnie gdzieś, gdzie idzie, co jest? Maciek, to było strasznie przerażające, nie uważasz? To była najdziwniejsza gra w Roblox. Bo to były wspomnienia, jak powstał Roblox. Co jest? To ta mapa! To ta mapa... Z pierwszego filmu! Widzisz, on był wtedy na tych drabinkach po prawej. Tak, ale gdzieś mnie to teleportowało i do jakichś innych graczy nawet. Co tu się wydarzyło? To znaczy, że on był wszędzie, on był tutaj, nie? Tak, on był na tej drabince. Ej, co jest? Załatwili mnie! No, już? A ja odkryłem dopiero co tajemnicę Robloxa! No nie! Nie! Uciekaj! Odkryłem tajemnicę Robloxa, nie chcę już tutaj być! Widzimy się w kolejnych odcineczkach, pa!